Cześć, witam Was dzisiaj serdecznie. A na warsztat wrzucamy temat pod tytułem Genealogia Warozy. Większość pszczelarzy wie, co to jest, i szkoli się w zwalczaniu w dalszej części omawianego pasożyta. Ale tak dokładnie, skąd to się wzięło i co to tak naprawdę jest, yy, wie tak naprawdę mało kto. W dzisiejszym odcinku dowiecie się kilka ciekawych informacji o pochodzeniu. Jak został wykryty, jak został rozpoznany oraz jak trafił na teren polski. Oglądaj do końca, bo temat jest dosyć ciekawy. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własne gospodarstwo pasieczne na terenie Dolnego Śląska. Czy subskrybujesz już nasz kanał na YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody? Zasubskrybuj proszę, klikając tutaj zaraz pod filmem przycisk subskrybuj, a będziesz na bieżąco z naszymi filmami. Więc zaczynajmy. Początek i genealogia warozy jest to choroba pasożytnicza, czyli osobnik żeruje na swoim żywicielu, czyli naszej nieszczęsnej pszczole. Dotyczy zarówno pszczół dorosłych, jak i samego czerwiu. Choroba wywoływana jest przez roztocza z rodziny Varoidae, rodzaju Varroa. Przez wiele lat uważano, że varroza jest powodowana przez roztocza Varroa jacobsoni. Obecnie gatunek roztocza odpowiedzialny za wywo wywoływanie tej choroby nosi nazwę Varroa destructor. Po raz Pierwszy roztocz Varoa został znaleziony przez Jakobsona właśnie w 1904 roku na pszczole wschodniej, czyli Apis cerana, występujące na wyspie Jawa. W tych samych latach został on równocześnie opisany przez holenderskiego Akaroroga yy, Mansa i stąd wzięła się jego nazwa gatunkowa Varoa Jakobsoni. Ponieważ był to jedyny wówczas, opisany gatunek waroła, uważano go za głównego sprawcę warozy. I ta nazwa gatunkowa utrzymywała się w literaturze branżowej i bataniach y, dotyczących omawianej choroby aż do końca XX wieku. Pierwsze badania nad rozwojem pasożyta przeprowadzono już w 1918 roku, w czasie w których wykazano, że pasożytuje on u pszczoły wschodniej, głównie na czerwiu trutowym. Częściowo przekonanie o wyborze komórki trutowej jest utrzymane Utrzymywane do dzisiaj i potwierdzone badaniami. Jednak o tym szerzej opowiem w odcinku, kiedy omówimy biologię i współżycie pasożyta z pszczołami. W trakcie kolejnych badań okazało się, że Varroa jacobsoni nie namnaża się na czerwiu pszczoły miodnej i doprowadziło to do badań Populacji roztoczy u pszczół azjatyckich, u których zaobserwowano znaczne zróżnicowanie wśród populacji, sugerujące, że mamy do czynienia nie z jednym, a z kilkoma gatunkami roztoczy. Nie może więc on powodować strat w rodzinach pszczeli, które mu zawsze przypisywano. Przeprowadzono później badania. Andersona i innych naukowców wykazały, że wśród waroa występującej u pszczół wschodniej można rozróżnić dwie populacje pasożyta różniące się wielkością oczywiście ciałka. Zaobserwowane różnice zostały następnie potwierdzone badaniami DNA. Wykazano odrębność genetyczną tych populacji. W ten sposób wyodrębniono dwa różne gatunki varroa obsoni oraz varroa destructor. Gatunkiem odpowiedzialnym za straty w rodzinach pszczoły miodnej okazał się wymieniony varroa destructor. Obszerne badania nad populacją roztoczy u różnych gatunków pszczół wykazały, że do rodziny varroida należy kilka gatunków, Zaprezentuję Wam tabelę, w której widzicie przedstawicieli rodziny Varoidae i gatunki pszczół, na których występują. Nazwa gatunkowa roztocza Varoa jacobsoni, żywiciel Apis cerana, dla Varoa destruktor Apis cerana oraz Apis melifera, dla Varoa Underwoody, Apis cerana, dla Varoa Rinderide, Apis cerana. A bardziej powinno być powiedziane Varoa Rinderieri, ale nie do końca jestem w stanie, jakby wypowiedzieć, nie znam tego e, określenia językowego, nawet nie wiem z jakiego języka pochodzi ta nazwa Rinderieri, jednakże wydaje mi się, że podczas czytania tak to powinno być właśnie wymówione, czyli Varoa Rinderieri, apis cerana. Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do przeniesienia się roztocza Varoa destruktor z pszczoły wschodniej na pszczołę miodną. Pszczoła wschodnia żyje na terenie Azji i Indonezji, jest jednak gatunkiem kłopotliwym w hodowli, nie tworzy silnych kolonii i cechuje go skłonność do migracji sezonowej. Dlatego na tereny występowania pszczoły wschodniej przywieziono europejską pszczołę miodną. Pasożyt znalazł sobie nowego żywiciela i przystosował się do niego. Bardzo szybko inwazja Varroa objęła duże obszary Azji i dotarła do Europy. Przypuszcza się, że istniały dwie niezależne drogi przemieszczania się pasożyta z pszczoły wschodniej na pszczołę miodną. Pierwsza z odnalezionych, wykrytych badaniami takich dróg e, historycznych wy, wynika, że była pokonana z Azji na teren ZSRR, a druga przez południowe kraje Azji aż do Azji mniejszej i stąd na stary kontynent tutaj w rejonie Włoch, Turcji z tej strony. Już na początku lat 50. ubiegłego stulecia zaobserwowano występowanie samic Waroa w rodzinach pszczelich na terenie. Singapuru, na przykład w 1951 rok, roku, w Związku Radzieckim, w krajach habarowskim i Nadmorskim. W 1952 w Pakistanie w 1955, w Chinach w 1959 i w Japonii w 1968. Pierwsze rozpoznanie warozy na terenie Europy nastąpiło w roku 1967 Pszczoła pochodząca z Bułgarii, czyli tutaj z tej dolnej części, mieliśmy e, właśnie od strony e, Azji Mniejszej dostęp do e, Europy e, Środkowej. Znacząca jest informacja, że już w 1977 roku znaleziono pasożyta na terenie Wczesnej Republiki Federacji Niemiec. Prawdopodobnie wprowadzenie do jednej z pasiek importowanej pszczoły wschodniej spowodowało rozprzestrzenienie się warozy. Inwazję waroła stwierdzono już w 1971 roku na terenie Ameryki Południowej. To jest, jeżeli chodzi o określenie, Paragwaj, a w 1987 roku pojawiła się w USA. W maju w 1980 roku pojawiła się w naszym kraju, w regionie Kraśnika lubelskiego, okolice Lublina, i w ciągu czterech lat objęła cały jego obszar. Obecnie występuje ona powszechnie na całym świecie. Tak naprawdę poza Australią, ale już w 2000 roku zanotowano jej pojawienie się w Nowej Zelandii. Ponadto, w obrębie obu tych gatunków, czyli Varroa destruktor i Varroa jacobsoni, właśnie przy użyciu badań molekularnych wyróżniono szereg tak zwanych haplotypów. W wolnym tłumaczeniu pojęcie w genetyce oznaczające grupę genów, które organizm odziedziczył po jednym z rodziców. Zwróćcie uwagę, na rodzaje haplotypów yy, Varroa destructor i varroa jacobsoni ich patogenność dla pszczół i tak dla gatunków varroa destructor żywiciel apis mellifera haplotyp Japonia, Tajlandia, Korea, Chiny a dla apis cerana np Japonia, Tajlandia, Nepal i Wietnam dla varroa jacobsoni i apis cerana haplotyp Ambona, Bali, Borneo, Flores, Jawa Lombok, Sumatra, Sumbawa, Malezja. Oczywiście ja to odczytuję z tabeli, którą będziecie widzieć na ekranie. Spośród wymienionych największe znaczenie dla zdrowia rodzin pszczelich mają dwa haplotypy: wara destructor koreański i japońsko-tajlandzki. Typ koreański, zwany też rosyjskim, występuje w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Afryce Południowej. Typ japońsko-tajlandzki, który występuje w Japonii, Tajlandii i Ameryce Południowej. Natomiast w Europie spotyka się wyłącznie typ koreański, potocznie zwany też rosyjskim. Rostocza waroła Destruktor. W Ameryce Północnej występują oba te typy, to znaczy typ japońsko-tajlandzki i koreański, ale przeważa ten ostatni. Natomiast w Ameryce Południowej inwazja waro-destruktor dotyczy tylko typu japońsko-tajlandzkiego, który nie powoduje większych strat w pasiekach, tylko pozazdrościć. Brak strat z powodu warozy u pszczół z Ameryki. Południowej, zanim poznano typ japońsko-tajlandzki Varroa Destructor, sprawił, że przez pewien czas podejrzewano, że pszczoły te posiadają naturalne lub nabyte zdolności do walki z pasożytem. Niestety, niska szkodliwość roztocza dla tych pszczół wynika z cech pasożyta, a nie możliwości obronnych pszczół. W badaniach naukowych wykazano także, że typ koreański Varroa destructor wykształca bardzo szybko odporność na Akarycydy. O tym dokładnie opowiem Wam w kolejnych odcinkach z tematu warozy, zwłaszcza na te należące do grupy syntetycznych pyretroidów. Z tego powodu zaobserwowano w rodzinach w Europie pod koniec lat 90. malejącą skuteczność leków varoabójczych, opartych zwłaszcza na fluvalinacie. Ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie kolejnego odcinka o genealogii pochodzenia znanego nam pasożyta, który uprzykrza hodowlę pszczoły miodnej. Zapraszam serdecznie do komentowania i zadawania pytań w komentarzu, zaraz tutaj pod filmem. A teraz kilka ważnych informacji. Dodatkowych oczywiście, a dokładnie to zaproszenie do śledzenia odcinkowego cyklu, w którym opowiadam na Wasze pytania, zawadawane tutaj, właśnie pod filmem w komentarzu. Yy, tutaj nad moją głową znajdziecie bezpośrednie odniesienie do playlisty z filmami. Zapraszam także do śledzenia wątków tematycznych z dnia na dzień. Na naszym kanale będzie tego coraz więcej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!